Hejka, w kolejnym dniu. Oczywiście brudne okna, brudne szyby. Dopiero co były myte, no ale no niestety tak to u mnie jest w bloku, że później nie wiem skąd po prostu to się dzieje, że jak umyję, trochę popada czy coś, to później takie widać, o niestety. Tak jakby piachem ktoś rzucał, ale no nikt nie rzuca, wiadomo. Może z balkonów to wszystko leci. Ja cię troszkę przez nos mówię, przepraszam. Ale słoneczko jest przepiękne, chociaż później ma padać koło godziny 15. Straszny wiatr, mocny, mocny, mocny wiatr. A my co robimy? Kawusie. A jeśli chodzi o kawy, to mamy do wyboru do koloru. Naprawdę do koloru, bo tutaj jest zielona, żółta, szara i brązowa, jeszcze nie otwarta. Ja chyba sobie dzisiaj zrobię, nie wiem, sama może mocniejszą, trochę się tak, coś mnie bierze przeziębienie, niestety, coś tak czuję dziwnie. Wezmę, zrobię tą tę kawę. O, tu jest 8 i to jest ta szara. I dzisiaj w kubeczku takim, ale strasznie wieje, nie wiem, czy to słyszycie, czy nie. Mocno wieje, mocno. Ja nienawidzę takiego wiatru. Dobra, robię kawusie na poprawę humoru. Ojej, rozlało mi się. Ale kawusia już jest. Coś mi ostatnio mocno tak głośno buczy ten ekspres do kawy. Dobrze, że mam jeszcze jeden nowy w zanadrzu. Także będę chyba musiała wymienić. Ten już chyba przeszedł swoje lata. Już chyba koniec z nim. No ale kawusia jest. Teraz jeszcze sobie zrobię chlebka, bo nie jadłam śniadania. I tyle. A tutaj mam taki chlebek z Mimy. Zawsze tam kupuję ten chleb. Bardzo jest dobry, fajny. Także zaraz sobie tutaj zrobię, czymś obłożę. Jeszcze nawet nie wiem czym, bo w sumie apetytu to takiego nie mam. Więc czymś tam obłożę, zjem i tyle. I oto moje śniadanie z serem cheddar. Nie żałowałam sobie, troszkę dałam więcej. Ja lubię na przykład, jak mam ser w plastrach, to lubię poczuć ten ser, a wiadomo, że te takie pakowane, to one są takie, że mają cienkie plasterki. Tu nałożyłam sobie po 2 kawusia. No i idę zajadać. Hejka, moi kochani! Witajcie w kolejnym dniu. Oczywiście nagrywałam dla Was haul zakupowy z Lidla. Tutaj powyciągałam wszystko i coś okazało, że bateria mi tutaj padła. Za chwilę potem było coś tam, że czy chcę odzyskać dane. Zrobiłam, że chcę oczywiście odzyskać dane, ale się nie dało odzyskać. Wszystko wykasowało się, poszło w ciorty. Także no, tutaj jesteśmy w ogóle krzywo. Coś, ja jestem krzywo, wy jesteście krzywo, także nie wiem, co tutaj jest grane. Nieważne. Także moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu. Nagrywałam dla Was właśnie przed chwilą haul zakupowy z Lidla.
Nagadałam się i coś okazało, jesteście krzywo, ale przepraszam przez to, że mój statyw tutaj źle stoi, a to dlatego, że po prostu już tu miejsca nie ma, bo wyciągłam wszystko prawie z Lidla, co kupiłam. Nagadałam się, okazało się, że co, że bateria tutaj się pokazała pomarańczowa, no i... I wiecie, i po prostu zniknął obraz, nie? No to mówię, wyczerpała się bateria, jak zawsze, nie? Myślę, że to jest wina ładowarki i mówię, to zmienię baterię. I się okazało, tam pisało, że czy chcę odzyskać dane, że tak, nie? A się okazało, że tak się to nie nagrało. Także przepraszam Was bardzo, jedziemy od nowa. To znaczy ja jadę od nowa, nie? Powtarzać się będę. Chleb tostowy pełnoziarnisty, bo też zawsze u nas musi być ten chlebek. I były takie promocje. Były takie, o przepraszam, były promocje takie, że typu na przykład 2 plus 1. I tak na makaron było, więc wzięłam jedne świderki, później takie te cięte i drugie świderki. Potem herbatę zieloną, taką klasyczną. Tu już miałam i pokazywałam Wam, widzicie, odłożony. Sos boloński Łowicz. Najgorsze jest to, że się spieszę, a tu widzicie jak na złość. Parówki. Bo mąż chciał. Puszkę pomidorów, bo to zawsze musi u nas być, zawsze. Ja sobie tu wzięłam chlebek Graham, bo lubię. Później wzięłam dwa razy tortelloni, ponieważ lubię z tego robić taką zapiekankę. Później, o Jezus, wszystko leci, no wiedziałam, no. Czosnek granulowany. Chciałam szybko nagrać, bo mówię, akurat chłopacy poszli na spacer, nie? I tak samo było 2 plus 1, jeżeli chodzi o chipsy. No to wiadomo, fromage raz, fromage 2, karbowane i papryka karbowana. Tak samo było odnośnie tych właśnie takich chipsów i ja na przykład, o to góry nogami, sorry. Ja je bardzo lubię, bardzo. One takie są jakieś zbożowe czy coś, to wielozbożowe, więc wzięłam raz, dwa i trzy. Mąż się śmiał, co my będziemy mieć, jakiś seans filmowy czy coś? No, więc to by było to. Następnie wzięłam te paluszki rybne. Powiem Wam, że ja je lubię. One są tanie, fajne i bardzo dobre. To to mamy. Boże drogi, nie mam gdzie tego tam. Następnie filety z piersi kurczaka. Zawsze biorę, dlatego że jak nie będę miała czasu na przykład, żeby zrobić kotlety, coś tam, obiad, no to wtedy jest szybko na różne patelnie, tego już jest ok. Następnie, co oczywiście... Taki szczypior. Później wzięłam puszkę tych groszku. No. Mąż wziął banany. Chociaż coś jednego zdrowego. Następnie polecam Wam, bardzo polecam Wam, przetestowane przeze mnie, nawet mój mąż polubił, fasolka po brytońsku z kiełbaską i boczkiem. Dwa oczywiście opakowania. Ja uwielbiam ogórki od nich, więc ogórki konserwowe też muszą u mnie być. Przyprawa bazylia, pesto. Jezu, ze mnie cieknie aż. Też bardzo Wam polecam, jak nie mieliście jeszcze sałatkę obiadową, uwielbiam ją nawet samą jeść, jak na przykład jestem na diecie. I ostatnią rzeczy, to tutaj wzięłam ten taki tańszy majonez i wzięłam... Bo jest przetestowany przeze mnie jest przetestowany, polecam Wam. Proszę bardzo, smalec z boczkiem i cebulą, polecam, naprawdę, jak swojski, pychota, pychota. To by było tyle i jeszcze chciałam Wam pokazać, co polecam z Lidla. Polecam Wam, o, te oto kapsułki, naprawdę są rewelacyjne. Domywają, doczyszczają nawet lepiej niż te oryginalne. Serio, no ja jestem zachwycona nimi, także polecam. Kolejna polecajka z Lidla. Dobra, to by było tyle. Tyle na tyle. Jeszcze oczywiście weszłam później do Sinsay'a. W Sinsay'u też tam kupiłam parę rzeczy, ale takich zwykłych jakiś. Byłam w C&A'u, biżuterię kupiłam sobie, ale tylko jedną. No i to tyle. Dobra, kończę moi drodzy, bo muszę to pochować i teraz przygotować jeszcze obiad. I jeszcze później umyć włosy i... I co? No i z mężem pędzimy gdzieś. Może później Wam powiem, gdzie, jak wrócimy. Dobra, na razie, kochani. Pa, pa. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj albo jutro. Jakoś to będzie. Moi już wracają, więc dobra, kończę. Zobaczymy się za chwilę. Znaczy za chwilę albo później. Cześć, moi kochani. Coś tutaj jest za nisko. O, chyba tak powinnam zrobić.
Witajcie, witajcie w kolejnym moim dniu. Wczoraj nie byłam w stanie już nic nagrać, ponieważ byliśmy z mężem gdzie? Gdzie byliśmy? Aha, kto zgadnie? Nie no, żartuję z tym zgadywaniem. Byliśmy po prostu w kościele na spotkaniu z księdzem Teodorem. Na pewno go znacie z teobankologii. Kto? Czekajcie, bo coś włosy mam takie dziwne jakieś, nie wiem. Się takie niedorobione jakieś. Ja myślałam, że dobrze wyglądam. Nie wiem, tu w podglądzie coś źle wyglądam, nie wiem. Nie wiem. Na spotkaniu z księdzem Teodorem, który prowadzi, założył teobankologię. Także było naprawdę mega przeżycie, no po prostu coś cudownego, wspaniałego. Oczywiście obkupiliśmy się, znaczy w sensie ja, nawet nie obkupiliśmy się, bo tam było tak, że wszystkie książki były księdza Teodora, z możliwością oczywiście, że tak powiem, zakupienia, czyli co łaska. Po prostu można było dać tyle pieniędzy, ile się chciało, a to wszystko, te pieniądze, które się dało, były przeznaczone na powodzian. Także super inicjatywa, super akcja. Ale przed jeszcze, zanim tam pojechaliśmy z mężem, to jeszcze byliśmy w Sinsayu. Byliśmy w Lidlu i w Sinsayu. Więc słuchajcie, w Sinsayu kupiłam sobie, już ją przetestowałam, bo miałam ją ze sobą wczoraj, taką właśnie w Sinsayu torbę. Torebkę, torebuszkę, powiem wam, że jest bardzo fajna, nawet pakowna. Nie będę może tu otwierać, bo nie chcę, żeby tu coś wyleciało. No taka jest, o, widzicie na to. Tutaj jest, z tyłu jest taka i ma taki oczywiście pasek zapinany tak. O. Widać to? Chyba widać. No, także jestem zadowolona z tej torebki. Ona kosztowała 40 zł bez grosza, jakoś tak. Zakupiłam sobie tam również kubek, bardzo mi się podobał, niby taki zwyczajny, biały, ale ma coś w sobie, ma coś w sobie, zobaczcie. Tutaj obwódkę, nie wiem, czy to będzie widać, ma taką złotą lekko. Myślałam, że jest wyszczerbiony, tu gdzieś nie. No więc i tutaj ma takie, widzicie, prążki jakieś, coś tam, no i za 10 zł, dobrze mówię? Tak, zadychę. Także będę sobie piła herbatusia. Takiej eleganckiej, ładnej, białej, chciałabym być w filiżance, no białym kubku. Później co jeszcze w Sinsayu? Znowu ponownie wzięłam ten czarny, bo ja oddałam zarówno czarny, granatowy, ale dalej mnie kusił ten sweterek. Ja wam już kiedyś go pokazywałam. On jest taki z taką niteczką świecącą, połyskującą. Dlaczego go oddałam? Bo kurczę, nie wiem, bo on jest cieniutki, nie? I trochę boję się, że jak usiądę, to będzie mi widać, wiecie co, nie? Oponę. Oponę jak od tira. Nie no, żartuję. Ale oponę, że będzie mi widać. Ale fajnie samolot leci. Sorki, ale ja lubię oglądać samoloty w ogóle. Ojej, ja jestem fascynatką samolotów. Ale wracając do tematu. I powiem wam, że nie wiem, kurczę, bo nie jest naprawdę taki cieniutki, widzicie, przezroczysty taki nawet. Ale jest taki, no też fajny, nie? Na przykład pod jakieś marynareczki, których oczywiście Marta nie posiada, ale zamierzam kupić. Ale nie wiem, no pod coś, pod jakieś kurtki, nie? Jak na przykład nie jest aż za zimno, to można by było założyć, no nie wiem, nie? I tu ma takie rozporeczki. Ja już wam kiedyś pokazywałam, wzięłam w rozmiarze L. Nie wiem. 40 zł. Zastanawiam się jeszcze. Zastanawiam się nad tym właśnie, czy po raz drugi nie oddać. I wzięłam sobie jeszcze taką białą bluzkę i czarną. Czarnej wam nie pokażę, bo w czarną wczoraj miałam założoną. Dlatego nie mam jej tutaj. Sorki, ale uwierzcie mi na słowo, że czarną też taką wzięłam. O, taką. Wiecie, zwyczajną. Czarną i białą, gdzie z tyłu jest dłuższa, jak widać. Tutaj jest do szpica. Bardzo fajna, XL-kę wzięłam, bo ja to lubię takie bardziej luźniejsze z takich bluzek. I ona tylko kosztowała, słuchajcie, 18 zł, tylko 18 zł. Także warto było wziąć zarówno białą i czarną. Najpierw wzięłam czarną, przymierzyłam, mówię, kurczę, fajna, nie, za 18 zeta, co tam. I sobie tak pomyślałam, kurczę, przydałaby mi się biała. Tylko nie wiedziałam, czy ja w domu już nie mam takich bluzek. Ale sobie myślę, to zawsze będzie potrzebne, zawsze. To są takie bluzki, które są zawsze potrzebne, więc nawet gdybym w domu miała, to za 18 zł warto kupić. Więc to wzięłam.
Później tak, byłam w Rossma, nie, byłam w C&A, przepraszam, C&A i kupiłam sobie takie, w C&A ze Sixa kupiłam sobie takie oto kolczyczki. Bardzo fajne, powiem wam, że nie czułam nic, że mnie bolą uszy, jedynie z tyłu tutaj te zapięcia zmieniłam, które kupiłam kiedyś sobie na Shein, bo one były oryginalne, to były takie, że były srebrne, ale one to takie są, że mogą czasem wypaść, więc wzięłam, założyłam te takie wtyczki przezroczyste. I te kolczyki kosztowały 30 zł. To nie jest ta chirurgiczna, ani srebro, nic, ale na razie ok. No i ostatnio nie pokazałam wam, ale w Rossmanie też kupiłam sobie za 15 zł bez grosza takie kolczyczki o złote serduszka, fajne, zapinane na klik. Zapięcie, nie wiem, angielskie to się chyba mówi. Także bardzo fajne, podobały mi się. I słuchajcie, ostatnio jak byłam w Rossmanie, niestety nie udało mi się dorwać tej torby paprocki brzozowski, ale nasz, no, dlaczego? Dlatego, że jak jest przy zamówieniach internetowych, to niestety nie dają za złotówkę tej torby. Tak się dowiedziałam w Rossmanie. Więc stwierdziłam, że skoro ja lubię serię zieloną, czyli tą taką oczyszczającą do włosów tłustych, no to jest na promce, no to sobie kupię i tak jeszcze, nie? Bo prędzej czy później będę musiała tak kupić, bo ja naprawdę, ja aż prawie mogę powiedzieć w cudzysłowie, zjadam te szampony, te, zwłaszcza te zielone. Więc mówię, kupię, niech będzie. Kupiłam szampon i odżywkę. I na szczęście miałam takie szczęście, że ostatnią torbę uchwyciłam. Jeszcze była tam w Rossmanie. Jest super, będzie na lato ekstra. Na plażę. Słuchajcie, na przykład. Zobaczcie. Bo ona jest taka wielka. Nie, zobaczcie, taka duża jest. O. Tutaj z tyłu nie ma nic. I te rączki są też dosyć długie. Rączki są nawet dosyć długie, także będzie na plażę. A nawet teraz na zakupy też się przyda. Chociaż szkoda mi na zakupy. Szkoda mi ją wziąć na zakupy. Lepiej może poczekać na wiosnę, lato i wtedy właśnie ją wykorzystać i nosić wtedy na zakupy sobie. No więc... Więc właśnie udało mi się, bo pani powiedziała, bo ja mówię, już dobra, to mogę jeszcze raz kupić szampon i odżywkę do włosów. Chociaż ostatnio kupowałam, a mój mąż tak na mnie patrzy, przecież kupiłaś ostatnio, to chce ci się poświęcać i na nowo wydawać kasę, bo one chyba 23 czy 24 na promce kosztują, nie? Szampon i odżywka, nie? Czyli wiadomo, ile kosztują, nie? Razem. Więc on mówi tak do mnie: to chcecie tyle kasy wydawać na głupią torbę, żeby dostać za złotówkę? Ale powiem wam tak, stwierdziłam, mówię do męża: słuchaj, ja tę linię zieloną cały czas z niej korzystam, kupuję i uwielbiam ten szampon. Odżywki jeszcze nigdy nie miałam, więc mówię, wezmę i tak, jak jest na promocji, bo prędzej czy później mi się ten szampon i tak skończy. No i akurat, a pani mówi, no jeszcze nie wiemy, czy mamy jeszcze te torby. Ja mówię, nie, no jak ja się już zdecydowałam, że nawet kupię ten szampon i odżywkę. A ta mi mówi, że może nie mają wcale już tej torby, ale na szczęście mieli. Także bardzo fajna torba. To jest to. Też grypę mam ostatnio, bo coś mnie mąż jakoś tak jakby zaraził. I kawy. Kawy, 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 kawy. Pozamawiałam sobie, bo były tak, była taka promocja na takiej, w takiej, nie wiem, internetowo zamówiłam. Ale zapomniałam, jaki to jest sklep internetowy. Podlinkuję wam, jak znajdę. Z Kosty. Cztery rodzaje kaw 200-gramowych i zapłaciłam za nie wszystkie 70 parę złotych. Jakoś tak, z przesyłką. I wzięłam Kostę tą, już wypróbowaną. Bardzo dobra. Siódemka. Fajna jest. Nie za kwaśna, nie za gorzka, nie za mocna w sam raz. Ja właśnie jestem koneserką kaw i ona mi nie przeszkadza. Także jak już mi nie przeszkadza, to jest dobra. Jeszcze jedną, którą lubię z tej serii,
To jest ta, tu jest szóstka już, ta zielona, też jest bardzo fajna. Tu już bardziej czuć goryczkę, która, ale nie przeszkadza goryczka, bo ja nie lubię, jak są takie, wiecie, goryczkowe te kawy, ale ta jest taka, niby czuć gdzieś tam goryczkę, ale nie jest taka, żeby, wiecie, żeby od razu trzeba byłoby popić wodą, nie? Bo ja nieraz tak, jak wypiję gdzieś tam kawę, czy nie wiem, jak jestem w podróży gdzieś tam, nie, na stacji benzynowej czy coś i czuję goryczkę, o Jezus, to jest już dla mnie stracona kawa, muszę popić wodą, a tutaj nie, naprawdę, także bardzo fajna. Natomiast ta jest taka średnia, ojej, jeszcze taką wzięłam, no wzięłam w sumie w tej paczce, w tej, tym czteropaku, że tak powiem, były, i jeszcze była taka, tej jeszcze nie próbowałam i to jest najsilniejsza, niby dziesiątka, także kopa po niej na pewno będę miała jak dziesiątkę. Żartuję, nie wiem. Także no, dla mnie żółta i ta zielona to się sprawdziły, tamta to, ta szara to nie za bardzo, a tej brązowej jeszcze nie testowałam. To jest tak, sobie tu przygotowałam, mówię, położę ten pojemnik. No i to by było tyle. Dzisiaj się wybieram do rodziców na obiad, właśnie zaraz jadę. Mój mąż niestety jest w pracy, a mamy niedzielę, także super. Może z pracy od godziny 12 do 20, ale zanim wróci tutaj, to będzie godzina 20:30, jakoś tak. Dzisiaj jest oczywiście rolnik szuka żony, nie wiem kto z Was ogląda, piszcie, bo ja uwielbiam, nie wiem, ale wciągam się zawsze. Ostatnia, pamiętam, przedostatni sezon to był taki masakr, jeszcze takie miałam nerwy na takich dwóch facetów, na takiego jednego młodego i na takiego jednego troszkę już starszego od niego. Takie miałam na nich nerwy, a zwłaszcza na tego młodego, bo sam nie wiedział, co chce. Tutaj dawał nadzieję, ty Nikoli chyba jakoś, tak ona miała Nikola chyba. Tu już gdzie niby coś chodził, całował się tego, a później nagle tego, nie? Że on nagle nic nie czuje, więc no, ale miałam takie nerwy, także powiem Wam, że niby taki rolnik szuka żony, ale też w napięciu trzyma i też psuje nerwy człowiekowi. I dzisiaj jest stanie z gwiazdami. No, powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten sezon teraz, to taki siaki jest, taki sobie, bo nie ma jakichś wielkich gwiazd dla mnie. No nie wiem, biorą influencerów i tak dalej. Ja tak wszystkich nie znam, nie wiem, co to tam są za influencerzy, więc ostatnio też była jakaś chyba influencerka, której nie znam, teraz też wzięli jakąś influencerkę, której też nie znam, więc no bo nie mam czasu też oglądać wszystkiego w internecie, więc dlatego pewnie nie znam. No ale cóż, no tak to jest. I może jeszcze Wam pokażę, w co jestem dzisiaj ubrana na koniec i jadę do rodziców na kurczaka z rożna. Zażyczyłam sobie. Mąż nie skorzysta, nie no, skorzysta, bo wezmę na wynos do domu. Także jeszcze pokażę Wam mój outfit dzisiejszy i się z Wami pożegnam na dziś. Tu mam to lustro, tylko że tutaj znowu odbija mocno światło, więc znaczy światło w sensie jak jest, wiecie, słońce, ale trudno. Tu mam bluzkę z Zarem, kiedyś Wam pokazywałam już. Ona ma tutaj takie, mam tak suche dłonie, przesuszone, przepraszam Was za to. Takie ma tutaj, o, gadżety w jednym i w drugim, takie wiązadełka. I tutaj ma takie guziczki, o, czyli to tak idzie tutaj, o tak. Tutaj ma takie, o, falbaneczkę jakby taką malutką, nie, tutaj idzie tak. Nie wpuszczałam jej do spodni, nigdzie nie chciało mi się. Tutaj jest, ona tutaj ma taki połysk lekki taki. Połyskuje się, może tu będzie na rękawie widać bardziej. Ojej. Takie o tutaj są połyskujące elementy. Tak zakończony jest rękaw. Tutaj na guziczku też jest, na guziczek zakończony ten rękaw. Także taka ona jest. Tutaj tak idzie. Tutaj jakieś spodnie mam, nie wiem, mojito albo reserve, teraz nie chcę Was kłamać, rurki wzięłam dla odmiany, ciągle jakieś tam szerokie, miałam kuloty, coś tam, więc dla odmiany. Mówiłam o spodniach i zabrakło miejsca na karcie. Jak nie bateria, to oczywiście karta. No więc mówię, ach, wezmę sobie te rurki, ja lubię rurki,
trudno, może widać mi biodra, podkreśla, może podkreśla mi uda, ale ja lubię rurki i koniec. Tym bardziej, że tutaj są takie elementy niebieskiego i stwierdziłam, że najbardziej, bo mówię, białe może spodnie założę, bo wie, później zrobi się tak zimno, to że białych spodnie nie będę chodzić, ale mówię, nie, jeans tu pasuje, więc wzięłam tak. Do tego mam buty Adidasy, to są te takie na podeszwie, o, bardzo je lubię, są tak wygodne, takie fajne są, naprawdę polecam, polecam, polecam. No więc tak, no i co tutaj jeszcze, tutaj mam taką, o, bransoletkę taką, taki znalazłam swój pierścionek jeszcze z lat tutaj panieńskich, on był bardzo drogi, pamiętam, że kupiłam za własne pieniądze. Za własne pieniądze sobie kupiłam taki drogi pierścień, ale pasuje, powiem wam, że do wszystkiego. No jeżeli chodzi o kolczyki, to nie będzie widać, czekajcie. Jeśli chodzi o kolczyki, to mam takie, te tutaj srebrne, kupione w C&A-u. Można kupić też w Rossmanie, to jest prawdziwe srebro. No jeżeli chodzi tutaj o ten, no to zawieszki, to wiadomo, o zawieszki, jeżeli chodzi, to mam tutaj o medaliki. No. To tyle. To tyle na dziś. Zobaczymy się może jeszcze później. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie, do usłyszenia.